Kielce dzielą się doświadczeniami w zakresie systemu gospodarki odpadami komunalnymi. O tym, jak kwestia odbioru śmieci jest u nas zorganizowana, rozmawiano m.in. z przedstawicielami Urzędu Miasta Bydgoszczy. Mamy przede wszystkim satysfakcję z tego, że w miarę dobrze nam się to udało, co żeśmy zakładali. A zakładaliśmy m.in. takie parametry, że system ma być efektywny i stosunkowo tani. Udało nam się to dlatego, że prawie wszyscy płacą, a ten kolejny etap, który teraz wdrażamy, umożliwi pełny monitoring funkcjonowania tego systemu w Kielcach. I tymi doświadczeniami możemy się dzielić z innymi. Przypominamy, że od 1 grudnia tego roku wejdzie w życie kilka zmian w zakresie odbioru odpadów komunalnych. Jedna z nich to chipy na wszystkich pojemnikach na śmieci w całym mieście. Każdy kontener dzięki chipowi jest przypisany do konkretnego właściciela nieruchomości. Oznacza to zautomatyzowanie procesu kontroli odbioru odpadów komunalnych. Będzie to robił komputer. Będzie jasno pokazane, który pojemnik, o której godzinie, w jakiej lokalizacji został odebrany. Więc nie będzie można również próbować wymusić, że pojemniki nie zostały opróżnione, jeżeli one opróżnione już były. Zdarza się tak, że ktoś próbuje naciągnąć cały system i oddać więcej odpadów niż powinien. Chce zrobić zatem w taki sposób, że śmieciarka przyjeżdża do niego dwa razy, a nie raz. No nie będzie to możliwe, ponieważ będzie zarejestrowany wywóz odpadów. Również w drugą stronę, jeżeli firma wywozowa nie będzie świadczyła usługi tak jak należy, to natychmiast to wyjdzie, dlatego że komputer wychwyci, że poszczególne pojemniki w określonej lokalizacji zgodnie z harmonogramem nie zostały odebrane. Dzięki pozytywnym wynikom wielomiesięcznego okresu testowania, jak działa proces, Kielce dzielą się swoimi doświadczeniami z przedstawicielami innych miast. Między innymi tym, jak oczipować pojemniki, jak stworzyć system nadzoru i kontroli, jak podnieść jakość obsługi mieszkańców. Jesteśmy pod wrażeniem, jak Kielce to wdrożyły. Chcemy zobaczyć, jak to jest od kulis, od środka, jak wygląda ten system. Chcemy się dowiedzieć, jak zbudowane są poszczególne elementy systemu, porównać z naszym systemem, wyciągnąć oczywiście jakieś pozytywne wnioski. Chcemy też się podzielić naszymi spostrzeżeniami, jak u nas Bydgoszczy jest prowadzone. No i mam nadzieję, że takie spotkanie dwustronne spowoduje, że będzie ten system funkcjonował jeszcze lepiej. Kielce też starają się, aby było coraz lepiej i dlatego od grudnia w wyniku ustaleń nowego przetargu w życie wejdą kolejne zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi. Zwiększy się częstotliwość wywozu wielu różnych odpadów. Dotyczy to przede wszystkim bloków i ścisłego centrum, czyli kamienic. Tam zostanie zwiększona ilość wywozów odpadów. Chodzi głównie o segregowane do pojemnika żółtego. Do tej pory był z tym problem, w tej chwili sądzimy, że już problemu nie będzie. Zostaje również wprowadzona frakcja odpadów ulegających biodegradacji i ona również będzie wywożona z bardzo dużą częstotliwością, mianowicie przez 7 miesięcy w roku, wtedy kiedy jest ten okres rozwoju. Co tydzień będzie wywóz, a w okresie zimy raz na dwa tygodnie. Od mieszkańców indywidualnych odpady biodegradowalne będą odbierane raz na dwa tygodnie. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pozostanie na niezmienionym poziomie. 9,50 zł od osoby w gospodarstwie domowym za odbiór odpadów segregowanych i 12 zł za niesegregowane.